Mogą się Państwo zastanawiać, dlaczego właśnie takie miejsce wybraliśmy na podsumowanie sezonu skoków narciarskich. Jesteśmy w miejscu dla Warszawy wyjątkowym. Jesteśmy na Skarpie, na Mokotowie, przy ulicy Czerniowieckiej. To właśnie tutaj mieściła się nie jedyna, ale zdecydowanie najsłynniejsza skocznia w dziejach tego miasta. To obiekt, który został już doszczętnie rozebrany kilka lat temu, ale pamięć o nim wciąż jest żywa. Dlaczego ten obiekt powstał? No, powstał z okazji, idea jego powstania narodziła się z okazji 5. Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów. Za projekt obiektu odpowiedzialny był Jeremi Struchacki. Po pokonaniu pewnych problemów geologicznych skocznia została otwarta w 1959 roku. Była ona Należała ona do warszawskiego klubu narciarskiego. Odbywały się tu głównie treningi, ale także zawody, m.in. turniej trzech skoczni, którego współorganizatorem były także Praga i Budapeszt. Skakano tutaj głównie w lecie, a to z powodu braku specjalnych siatek podtrzymujących śnieg, ale mimo, że nie skakano w zimie, to ta skocznia może się czymś znaczącym poszczycić. Mianowicie jest pierwszym obiektem w Polsce, który posiadał igielit sprowadzony z NRD. Skakali tutaj wybitni reprezentanci Polski, w tym Wojciech Fortuna lub Antoni Łaciak, wicemistrz świata z Zakopanego z 1962 roku. Oficjalny rekordzista tej skoczni, oficjalny rekord skoczni wynosi 40,5 metra wynosił, ale najdłuższy skok, nieoficjalny rekord skoczni, należał do Janusza Dudy, który skoczył tu kiedyś metrów 48. Po zmianie ustroju w naszym kraju nastąpił powolny upadek skoczni, była powoli rozbierana. Potem mogliśmy tu znaleźć różne sklepy, targowiska. Do dzisiaj jeszcze zostały pamiątki w budynku klubowym, no ale skoczni już nie ma, ale wciąż w naturze zarys skoczni pozostał. Jest to świetne miejsce, świetna okazja także do tego, by podsumować sezon. No, a był to sezon pełen wrażeń i niespodzianek, bo już na samym początku odpalił Roman Kołdelka, do tej pory bardzo przeciętny zawodnik. O sobie przypomnieli także starsi panowie dwaj, Simon Aman i Noriaki Kasai, wygrywając ex aequo zawody w Kusamo. Wyraźny sygnał światu, że są już w stanie osiągać rzeczy wielkie, wysłali Austriacy Stefan Kraft i Michael Heibeck. Kumple z pokoju zdominowali także cały turniej czterech skoczni, który ostatecznie wygrał Kraft, a znowu zwycięstwa nie udało się osiągnąć Simonowi Amanowi. Także podczas turnieju czterech skoczni, moim skromnym zdaniem, byliśmy świadkami najciekawszego konkursu w tym sezonie. Był to konkurs na Bergizel w Innsbrucku. Fantastyczne skoki, co próba to lepsza. To był też pierwszy niezły występ całej naszej reprezentacji. Zwyciężył Richard Freitag, a konkurs był okraszony dwoma rekordami. Pierwszym oficjalnym rekordem skoczni Stefana Krafta, 137 metrów. Metr dalej pofrunął Michael Heibeck, ale ten skok podparł naprawdę. Tuż po nowym roku w Austrii, w austriackiej części konkursu, emocji nie brakowało. Takich ludzi, którzy nas zaskoczyli, było kilku, ale największym z nich był chyba Rune Velta. Norweg, który do tej pory zasłynął jedynie wicemistrzostwem świata w lotach, zdominował rywalizację na mistrzostwach świata w Falun, sięgnął po 4 medale, w tym m.in. złoto na skoczni normalnej, gdzie zaskoczył wszystkich i wygrał minimalnie przed Severinem Freundem. W Szwecji na mistrzostwach zaskoczył nas także Gregor Schlierenzauer, który po całym bardzo słabym jak na niego sezonie sięgnął po srebro na dużym obiekcie, pokazał naprawdę wielką klasę. I trzecią niespodzianką w Falun był medal naszej ekipy, biało-czerwonej ekipy w składzie Żyła, Murańka, Ziobro i Stoch. I to był dla nas bardzo, bardzo dziwny sezon, bo przecież zaczęliśmy słabo. Byliśmy zawiedzeni postawą naszych zawodników. Wiązało się to także z urazem Kamila Stocha, który przecież miał problemy ze stawem skokowym, z naroślą w okolicach tego stawu. To był trudny dla nas sezon, bo Kamil dopiero wrócił na turniej czterech skoczni, wtedy zespół odżył. Jego liderem w międzyczasie był Piotr Żyła, ale przez cały sezon był nierówny. Nie tylko jeśli chodzi o wyniki całych konkursów, nie przeplatał dobrych wyników ze słabymi, ale nawet w jednym konkursie potrafił jeden skok oddać fenomenalny, drugi zepsuć. Kompletnie zniknął Maciej Kot, do tej pory chyba najrówniejszy obok Kamila Stocha nasz zawodnik. W tym sezonie kompletnie przepadł, podobnie jak i Krzysztof Biegun, który na razie
nie rozwija swojego talentu zgodnie z oczekiwaniami. Tak szybko jak się pojawił, tak też szybko zniknął Oleg Zniszczow. W połowie sezonu pokazał się ze świetnej strony. Od razu o nim mówiliśmy jako trzecim do drużyny i rzeczywiście się w tej drużynie znalazł, chociaż ostatecznie w konkursie drużynowym nie wystąpił. Pomagał mu na początku, pomagał, potem jego wrogiem stał się styl skakania, równolegle ułożony nart, troszkę jak kiedyś u Bjerna Einara Rumorena. No i wreszcie Klemens Murańka, kiedyś Klimek, przez wiele lat nadzieja polskich skoków, w tym sezonie pokazał, że te słowa nie były rzucane na wiatr, że to naprawdę wspaniały zawodnik. Głównie dzięki niemu zdobyliśmy medal w drużynówce, a także pod koniec sezonu pokazał się ze wspaniałej strony. Po tym medalu było już jakby trochę lepiej, na problemy zdrowotne cierpiał znowu Kamil Stoch, ale chociażby w ostatnim konkursie w Oslo mieliśmy aż trzech zawodników w dziesiątce i to jest dla nas taki zwiastun tego, że w kolejnym sezonie może być lepiej, możemy wrócić do tego, co mieliśmy już wcześniej. A pamiętajmy, że w odwodzie pozostaje na przykład Jakub Wolny, a więc mistrz świata juniorów z Val di Fiemme. Za rok nie będzie już tyle emocji, nie będzie mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich, ale będzie turniej czterech skoczni, będzie oczywiście rywalizacja w Pucharze Świata. Z wielkich imprez tylko mistrzostwa świata w lotach w Tauplitz, Bad Mitterndorf. No i ta rywalizacja, mamy nadzieję, z ważnym i istotnym udziałem Polaków, że oni tam zaznaczą swoją obecność, ale w tej rywalizacji nie będzie już Andersa Bardala, najstarszego zdobywcy kryształowej kuli, który dokonał tej sztuki w sezonie 2011-12, stwierdził, że nie ma już motywacji do skakania i odchodzi, ale będziemy go na pewno miło wspominać. Lubił skakać w Polsce, święcił triumfy w Zakopanem, w Wiśle. Może jeszcze przyjdzie nam go spotkać na skoczni w różnych ciekawych rolach, ale jego rodacy będą się kręcić w czołówce. Oby także tam się zakręcili za rok Polacy. A na koniec pozostaje weekend w Planicy. Przebudowana letalnica, oby dostarczyła nam tyle emocji, co rywalizacja w Vikersund. Chociaż emocji w rywalizacji o pucharowe punkty już chyba nie będzie. Wydaje się, że Severin Freund sięgnie po kryształową kulę. Pozostała mu tylko do postawienia ta malutka kropeczka na D. Ale kto wie, to jest sport. Mam nadzieję, że zobaczymy się także za rok z okazji Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. Słońce na niebie, już niebawem trochę cieplej. Będzie futbol, ale będzie też hokej, bo niebawem w Krakowie Mistrzostwa Świata.